Myślę, że możemy zaczynać. Jeszcze raz przywitam wszystkich, bo tutaj dostałem komunikat, że dodatkowa opcja się pojawiła. I tak mówiłem, zysk i lojalność, dlatego warto badać NPS. Po każdym dziale będę dostawał, jeszcze raz powtórzę, chwilkę na pytania. I przejdźmy już zatem do prezentacji. Na początek, dlaczego, kiedy firmy do nas przychodzą, kiedy decydują się na to badanie NPS. Ale zanim jeszcze o tym, znaczy, kiedy się decydują, chciałem powiedzieć, że jeżeli któryś z Państwa zadaje sobie jedno z następujących pytań, czyli albo dostrzega, że w firmie jest ewidentny spadek, w firmie zauważono problem z jakością usługi klienta, dociera dużo właśnie sygnałów od klientów o złej obsłudze. Jest to bardzo ważny moment na to, żeby podjąć się takiego badania. Aczkolwiek nie tylko w takich sytuacjach proponuję podejście do badania NPS, ponieważ w tych sytuacjach on oczywiście może pomóc, jest bardzo dobrą i skuteczną metodą, aczkolwiek zachęcam do badania NPS już wcześniej, żeby uniknąć właśnie takich sytuacji. To badanie pomaga nam zareagować na tyle wcześniej, by nie zrazić do siebie klientów, by nie zrazić do nas klientów, a także pozwala nam o nich dbać już wcześniej. Następnym etapem, tutaj też opowiem, dlaczego spotykamy się również z klientami, proponujemy badania NPS, a oni nie chcą tego badania. Nie wierzą w skuteczność badania, nie dostrzegają takiej konieczności, albo są nakierowani na produkt, a nie na jego doświadczenie. W sensie na doświadczenie klienta oczywiście. Więc co do tutaj niedostrzegania konieczności badania i nakierowania na produkt, a nie doświadczenie klienta, chciałem powiedzieć o tym, że no, customer experience i to dbanie o naszego klienta jest aktualnie trendem i myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że przez cały rok 2019 będzie o nim głośno i dalej będziemy mówili o tym customer experience, a także starali się dbać o naszych klientów. A co do brak wiary skuteczności badania, proszę Państwa, największe marki, portale, brandy korzystają z NPS-a, na bazie niego budują swoje strategie, a także na bazie tego dowiadują się, jak współpracować ze swoim klientem, dla przykładu Apple, Facebook, YouTube. Idźmy zatem dalej, bo tutaj mamy w tytule mamy takie dwa mocne dość słowa, lojalność i zysk. Bo mówiłem o tym, tytuł mówił o tym, jak to połączyć, co możemy tutaj z tego wyciągnąć. Ja oczywiście będę opowiadał o tym w kontekście badań NPS, ale powiedzmy sobie najpierw, zanim przejdziemy do samego badania, dlaczego ta lojalność klienta jest dla nas tak ważna i co ona może mieć wspólnego z zyskiem. Mianowicie na początek powiem też o tym, że lojalność nie równa się zadowoleniu. Jak wykazują badania, 90% w branży klientów motoryzacyjnych jest zadowolonych lub bardziej zadowolonych z usług czy z produktów, które kupują, aczkolwiek ich lojalność wynosi jedynie 30 do 40%. Mówiąc o lojalności, musimy też zauważyć nielojalność. Nielojalny klient generuje dla nas straty. Codziennie Polacy tracą blisko 100 milionów złotych z powodu właśnie złej jakości obsługi klienta. Rocznie słaba obsługa klienta generuje stratę rzędu 5,2 miliardów złotych, natomiast również rocznie około 20% Polaków zmienia dostawcę usług czy też produktów. Co za tym idzie? Idzie za tym to, że powinniśmy się zastanowić, ile możemy stracić, bądź ile stracimy ze względu na niewłaściwe traktowanie klienta, ze względu na to, że nie wiemy, jak do niego dotrzeć i co chcemy mu przekazać, czy też w jaki sposób chcemy to przekazać, bo to jest też bardzo ważne. Natomiast lojalny klient przynosi nam zysk. I tutaj, jak wykazują również badania, właściwa umiejętność obsługi klienta sprzyja zwiększeniu koszyka zakupów. A właściwa i umiejętna obsługa klienta to taka, która odpowiada jego oczekiwaniom, spełnia je, jest dostosowana również do jego potrzeb. To właśnie wykazuje nam badanie NPS. Dzięki NPS-owi możemy pozyskać te informacje i śmiało polepszać obsługę. Przez to nasz klient będzie bardziej zadowolony i będzie chciał wydawać więcej pieniędzy.
Dodatkowo wydatki konsumenckie Polaków mogłyby rocznie wzrosnąć o 35 miliardów złotych, gdyby firmy poprawiły jakość tej obsługi, jaką świadczą. Natomiast sam NPS i 7-punktowy wzrost NPS koreluje z 1%, przepraszam, sprzedaży w ujęciu rocznym. Myślę, że są to duże kwoty i w tym przypadku moglibyśmy się zastanowić, ile możemy zyskać, wiedząc, jak troszczyć się właściwie o klienta. Musimy też pamiętać, żeby przeciwdziałać utracie wiarygodności, a przez to też utracie pieniędzy. Co się wiąże? To z tym wiąże się to, że klient, który korzysta z naszych usług, to nie znaczy, że jest to klient lojalny. Często klienci korzystają z naszych usług, czy produktów, czy kupują nasze produkty ze względu na to, że nie ma alternatyw. Zmusza ich do tego sytuacja i nie mają innego wyjścia. A co się dzieje w momencie, kiedy pojawi się to inne wyjście? W takiej sytuacji ci klienci będą chcieli przejść do konkurencji. Tutaj klientów kupujących możemy śmiało podzielić na trzy grupy. Są to klienci rzeczywiście lojalni, klienci pozornie lojalni, a także detraktorzy. I to właśnie pozornie lojalni klienci, detraktorzy będą najbliżej tego, żeby przejść do konkurencji. Ponadto detraktorzy napędzeni frustracją, zanim odejdą, aktywnie odradzą kupno innym klientom. Zatem nasuwa się pytanie, czy możemy zbadać, ilu mamy tych pozornie, a ilu naprawdę lojalnie klientów? Oczywiście, że możemy i właśnie z tym przychodzi do Państwa NPS. Jesteśmy po pierwszym etapie prezentacji. Jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, to prosiłbym o zadanie ich teraz, aczkolwiek większych tutaj pytań nie widzę. W związku z czym pozwolę sobie przejść też dalej. NPS, Net Promoter Score. Czym jest Net Promoter Score? Oczywiście Net Promoter Score jest rozwinięciem od skrótu NPS. A teraz króciutka lekcja historii, naprawdę króciutka. Net Promoter Score to wskaźnik służący do pomiaru lojalności klientów. Po raz pierwszy został on opublikowany na łamach The Harvard Business Review w 2003 roku przez Frederika Reinhalda, którego tam dokładnie opisuje. Na ten moment jest to najlepszy wskaźnik rzeczywistej, a nie jedynie pozornej czy też deklarowanej lojalności klientów. Jak on działa, jak to się dzieje, że możemy zmierzyć lojalność klientów poprzez NPS? Polega to na zadaniu klientowi prostego pytania. Przepraszam pana, jak bardzo prawdopodobne jest, że poleciłby pan firmę X swojemu znajomemu w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza zdecydowanie nie polecę, a 10 zdecydowanie polecę? W ten sposób zebrane odpowiedzi przeliczane na wskaźnik NPS pozwalają nam znacznie lepiej niż inne badania przewidywać przyszłość danej firmy. Jak obliczamy NPS i na bazie czego możemy go wyliczać? Obliczamy go poprzez proste działanie, jakim jest różnica. Tutaj od całościowej procentowej ilości promotorów odejmujemy całościową procentową ilość krytyków, czyli po prostu sprawdzamy, ile mamy krytyków, a ile promotorów w badaniu, przeliczamy procent, ile to jest całości i od promotorów odejmujemy krytyków. Tutaj podkreślę, że NPS może być liczbą na skali od minus 100 do 100, gdzie minus 100 jest bardzo źle i wszystkie oceny raczej poniżej 0 są już traktowane negatywnie. Osiągi powyżej 0 do powiedzmy 20 są pozytywne, powyżej 20 do 50 są już bardzo dobre, natomiast wynikami powyżej 50 cechują się liderzy i są to wyniki celujące. Ale jak to się dzieje, że mamy te grupy, że tutaj mamy promotorów, detraktorów? Poprzez odpowiadanie na pytania przydzielamy odpowiedniej osobie daną kategorię. Pytamy, tak jak tutaj jak samo pytanie jest, jak bardzo prawdopodobne jest, że poleci pan, pani firmę, usługę swojemu znajomemu w tej skali od 0 do 10, w zależności jaką cyfrę czy też liczbę tutaj osoba zaznaczy,
zostanie zakwalifikowana i przypisana do danej grupy. Oczywiście nasuwa się tutaj taka jedna istotna rzecz, że tych naturalnych, mimo że nie uwzględniamy w obliczeniach, są dla nas bardzo ważni przy analizie. Ze względu na to, że poprzez informacje, jakie uzyskamy od nich, możemy dowiedzieć się, co tak naprawdę musimy zrobić, żeby oni zostali naszymi promotorami, a także czego nie robić, by nie zostali naszymi detraktorami. Ale mamy jedno pytanie i tak też wydaje mi się naturalnym, że nasuwa się na myśl, że jest jedno pytanie, a my tutaj będziemy mówić o analizie, o jakichś informacjach. Czyli więc nasuwa się inne pytanie, czy to jedno pytanie wystarczy? Oczywiście nie. Już mówię, o co tutaj chodzi w tym przypadku. Za pomocą, w przypadku naszej praktyki, naszej firmy, posługujemy się systemem CATI, czyli mam taki sam system dzwoniący na sobie i dzwonię do klienta. System CATI jest to rodzaj wywiadu wspomagany właśnie komputerem i żeby przeprowadzić wywiad, przed wywiadem musimy przygotować scenariusz tego wywiadu. Na bazie tego scenariuszu właśnie pozyskujemy informacje, na których nam zależy, które chcemy uzyskać od klienta. Zawsze dodatkowo pytamy o powody i oceny. To nie jest tak, że zadajemy jedno pytanie i zostawiamy tych klientów samych sobie. My chcemy wyciągnąć od nich jak najszczegółowsze informacje. Na przykład dzwonimy do klienta branży budowlanej i ona mówi, a za długo czekałem na dostawę sprzętu albo za długo coś się działo. Fajnie, powiedział za długo, aczkolwiek co to znaczy za długo? Dla każdego z nas za długo może znaczyć coś innego, dlatego dopytujemy się, co to według tego klienta oznacza za długo, jaki byłby oczekiwany przez niego okres minimalny, taki czas dostawy produktu i dzięki temu pozyskujemy już konkretne informacje dotyczące tego działania, czy dostawy po prostu produktu. Dodatkowo informacje, które pozyskamy, właśnie wyznaczają nam takie obszary szczególnie istotne dla klientów, pokazują nam mocne i słabe strony naszej działalności i są to też swoje pewnego rodzaju wskazówki dla nas, czyli tak jak mówiłem, to jak powinniśmy działać, czy klient nam mówi, że oczekiwałby takiego i takiego czasu, dlatego później, jeżeli to się potwierdza i faktycznie dużo klientów tak chce i miałoby to sens, firmy starają się skrócić ten czas oczekiwania. Teraz powiem troszkę więcej o tych wywiadach telefonicznych, o tym systemie, którym się tutaj posługujemy, jakim jest system CATI. Więc tak, jak już wspomniałem, jest to system Computer Aside Telephone Interviewing, czyli jest to rodzaj wywiadu przy pomocy właśnie komputera. Ta technika jest dobra, tak jak tutaj widzimy, ze względu na to, że daje możliwość dotarcia do trudnych dostępnych grup docelowych, czyli ktoś mieszka w dalekich regionach Polski, gdzie na przykład z ankietą ciężko byłoby się do niego dostać, a telefonicznie śmiało można zadzwonić. Czas realizacji jest krótki i koszty przy tym są też stosunkowo niskie. Z takich też ciekawszych rzeczy i praktycznych, no to, że raporty i statystyki dostępne są już w trybie online, staramy się właśnie na bieżąco udostępniać progres naszego badania naszym klientom, żeby mogli kontrolować, widzieć, jak ono przebiega. O czym też dokładnie opowiem troszkę za chwilę, ale chciałem zwrócić też uwagę na inny aspekt badań CATI. Mianowicie chodzi mi tutaj o bezpieczeństwo i wygodę respondenta, czyli osoby, z której wywiad przeprowadzamy. Jeśli chodzi mi o bezpieczeństwo, mam na myśli to, że stwarzamy atmosferę wokół klienta, żeby on czuł się bezpiecznie. Chodzi nam o to, że czasem wywiady face to face wywierają na niego presję. Czasem, kiedy ktoś stoi przy nim z ankietą, to klient nie jest zniechęcony, ktoś na mnie się może krzywo popatrzeć, jak tak odpowiem, albo on tego nie zrozumie. A w przypadku rozmowy przez telefon jest ona dla niego komfortowa, czuje się swobodnie i mówi śmiało i odważnie. Ponadto, tak jak mówię też o wygodzie, często klienci nie mają czasu nawet na ankietę, szkoda im tracić tych 5 minut,
A w przypadku wywiadu telefonicznego niejednokrotnie spotkałem się z takim przypadkiem, że dzwonię do kogoś, ktoś mówi do mnie: wie pan co, ale teraz nie mogę rozmawiać, ale za 15-20 minut będę jechał autem, tam sobie wrzucę na system głośno mówiący, mógłby pan do mnie zadzwonić, na spokojnie mogę porozmawiać. Nie zdarzyło mi się chyba żadnego przypadku, żeby taka osoba nie odbrała telefonu i ze mną nie porozmawiała. Są to zawsze naprawdę bardzo udane rozmowy. Ci respondenci mają wtedy bardzo dużą ilość czasu, żeby swobodnie się wypowiedzieć, przemyśleć to, co mówią i dobrze zastanowić się nad tym, co ich trapi. Przechodząc dalej, opowiem może też trochę o tym, jak przebiega sam proces badania NPS w naszym wykonaniu. Przede wszystkim ważne jest przygotowanie do badania. To jest moim zdaniem jeden z najistotniejszych etapów, czyli moment, kiedy my spotykamy się jako firma ProOptima, spotykamy się z naszym klientem, który zgłasza się do nas właśnie z potrzebą takiego badania. Rozmawiamy z nim o jego potrzebach, staramy się w ogóle zdefiniować, czy to badanie na pewno jest konieczne, albo może są potrzebne też jakieś inne działania. Moim zdaniem każdy szanujący się badacz, a także każda szanująca się osoba, która zajmuje się customer experience, przede wszystkim zależy mu na tym, żeby jego klient też był zadowolony. My nie zostawiamy klientów o tak i oni nam mówią, a bo nam się wydaje coś tam. My staramy się przeanalizować jego sytuację, pomóc mu dobrać jak najlepsze metody i podjąć jak najlepsze działanie. Przepraszam najmocniej. Również razem z klientem, może nie razem z klientem, staramy się stworzyć ten scenariusz. Mówiąc razem, mam na myśli to, że my go przygotowujemy, wysyłamy do klienta przed rozpoczęciem badania, żeby sprawdził, czy jest to, czego on potrzebuje, czy są tam faktycznie rzeczowne i sensowne informacje, które możemy pozyskać, żeby miał pewność, że cały czas jesteśmy z nim w współpracy. Następnie przechodzimy do samego procesu realizacji badania. Tutaj też dostajemy od klienta bazę. Tą bazę trzeba wcześniej też przygotować na etapie przygotowania, czyli wyczyścić. Zdarzają się takie sytuacje, że dostajemy dużo zdublowanych kontaktów, albo numery donikąd, czy też niepełne numery. Albo na przykład z takich ciekawostek powiem, że mieliśmy raz numer z początkiem bodajże do Ekwadoru. Nie dzwoniliśmy tam. Okazało się, że coś jest nie tak, nie ten numer ktoś nam podał. Dlatego ważne jest, by też baza była dobra, by dla przebiegu i płynności badania ważne jest to, żeby baza była dobra. Więc tutaj polecam każdemu, żeby systematycznie, regularnie i skrupulatnie prowadził swojego CRM-a. Ale jak już mówiłem, samo badanie i sam przebieg badania jest właśnie od tego zależny. I muszę przyznać, że badania najczęściej przebiegają sprawnie. Nie ma jakichś problemów, że ludzie nie chcą odpowiadać. Ja osobiście, kiedy zaczynałem pracować na słuchawce czy dzwonić do ludzi, to miałem taki stres. Boże, ale ci ludzie nie będą chcieli ze mną rozmawiać? Jest całkiem inaczej. Wystarczy przełamać pierwsze lody, a później wszystko idzie naprawdę jak strzała. Bez problemu klienci są komunikatywni i chcą się podzielić. Chcą naprawdę, żeby widać po nich, że chcą, żeby ktoś zrozumiał ich potrzeby i żeby firma coś z tym zrobiła, bo im zależy, żeby dalej być klientem, aczkolwiek są rzeczy, które im przeszkadzają i chcieliby je naprawić. Po przeprowadzeniu badania oczywiście następuje analiza wyników. Tutaj przeprowadzamy wnikliwą analizę wyników ilościowych i jakościowych, czyli NPS pod względem właśnie tutaj ilościowym. Czasem zdarzają się jeszcze inne pytania, takie ilościowe, aczkolwiek mamy dużo pytań otwartych, kiedy to klient ma możliwość się wypowiedzieć. Dajemy mu szansę, żeby to on nam o czymś opowiedział, żeby ze swojej perspektywy. Te odpowiedzi też są przez nas gromadzone, w odpowiedni sposób właśnie tutaj analizowane, dzięki czemu uzyskujemy klarowny i przejrzysty raport z wyliczeniem Państwa NPS-a. Natomiast po raporcie, tak jak już mówiłem, my jako firma nie chcemy zostawiać klienta samych. Proponujemy spotkanie, czy też wideokonferencje, które zdarzają się bardzo licznie. I przy takiej wideokonferencji, oprócz tego, że raportujemy, że taki jest NPS, wskaźnik mógłby być wyższy, opowiadamy o swoich doświadczeniach związanych z badaniem, o tym, jak
jak zwracali się do nas klienci, jak podchodzili do firmy, staramy się właśnie przedstawić raport jak najbardziej szczegółowym w formie, ponieważ nie zawsze wszystko da radę się przekazać takim przekazem słownym, werbalnym, pisemnym, prawda? Stawiamy też na taki przekaz werbalny. No i zalecamy nasze rekomendacje, czyli jakie działania podjąć i co robić, by ten NPS się mógł powiększyć, albo żeby utrzymać go na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o przebieg badania, to tutaj już też by było na tyle. Co do samego NPS-a, mam tutaj taką fajną rzecz stworzoną przez firmę KPMG, a także Nunwood, czyli podstawowe filary Customer Experience. Firma KPMG i Nunwood w swoim raporcie Jak budować pozytywne doświadczenie klienta opracowała sześć podstawowych filarów Customer Experience. Ja nie będę rozwijał się dokładnie na temat tych wszystkich sześciu podstawowych filarów, aczkolwiek uwzględniłem je tutaj na prezentacji. I tak jak widać, tu są trzy grupy, na które mamy dwa obrazki. Każdy z tych obrazków odpowiada odpowiedniemu filarowi Customer Experience. I tak jak na początku mamy znak, taką okejkę, prawda, facebookową, to jest wiarygodność. Obok wiarygodności mamy taki wichajczyk kojarzący się z rozwiązaniem, sukcesem jakimś. On odpowiada właśnie za rozwiązywanie problemów. To są filary podstawowe, mające fundamentalne znaczenie dla budowania podstawowych doświadczeń. Więc ta wiarygodność i rozwiązywanie problemów odpowiadają temu naszemu customer experience w podstawowym stopniu. Jeżeli chcemy budować mocniejszą i trwalszą relację z naszym klientem, przechodzimy po zbudowaniu właśnie dobrych fundamentów pod filary podstawowe, przechodzimy do filarów pośrednich. Tutaj mamy takie koła zębate i w tym przypadku chodzi o zrozumienie oczekiwań i potrzeb klientów. Natomiast jeśli patrzymy na klepsydrę, mówimy tutaj o minimalizacji czasu i wysiłku, jaki klient musi włożyć w jakiekolwiek relacje z naszą firmą. Te filary pośrednie, jak widzimy, odpowiadają za budowę relacji z klientem, za to, żeby nabrało to już takiego pewnego rytmu, pewnej więzi z nami. I dzięki temu ten customer experience i ten nasz klient cały czas łączą się ze sobą, nabierają większego sensu, prawda? Na koniec mamy filary wyróżniające, gdzie w postaci tej takiej osoby tutaj mamy to jako personalizacja, a także to serduszko oznaczające empatię. Jeśli chodzi o personalizację, jest to dostosowanie do specyficznych wymogów klienta, do jego potrzeb. Natomiast empatia jest to okazanie, no, chodzi o zwyczajnie o okazanie tej empatii, takiego zrozumienia też dla klienta pod względem tym emocjonalnym. Te dwa filary, one dają poczucie wyjątkowości, tworzą taki efekt wow właśnie. I one odpowiadają za ten najwyższy poziom zadowolenia naszego klienta z naszej usługi. Ale jak ma się to do NPS i czy filary Customer Experience, co mogą mieć wspólnego z NPS? O tym już Państwu opowiem. Bardzo fajnie się to odnajduje na naszej skali. Jak dostrzegamy, filary podstawowe odpowiadają za osoby, które są w skali, które umieszczamy na skali od 0 do 6. Czyli spełniając te wymogi, mamy już pewność, że nasz klient da nam ocenę pomiędzy 0 a 6, no, najczęściej wyższą niż już 1, prawda? Spełniając te dwa wymogi w jak najlepszym stopniu, zapewniamy sobie po prostu tutaj już szósteczkę. Żeby pójść dalej, musimy spełnić troszkę więcej jego oczekiwań. Musimy wyjść z troszkę większą inicjatywą. Dzięki temu możemy sobie zapewnić już pierwszych promotorów, bo jak dostrzegamy, on odpowiada też właśnie za to 7-9, dzięki czemu no, klientom jest bliżej do nas. Aczkolwiek to jeszcze nie jest to. Dlatego mamy te filary,
Przepraszam. Dlatego mamy też te filary wyróżniające. One odpowiadają za największą ilość promotorów naszej firmy. Aczkolwiek trzeba zawsze pamiętać, że musimy spełniać wszystkie filary po kolei. To, że zrobimy na kliencie efekt wow, ale nie będziemy starali się go zrozumieć czy rozwiązywać jego problemów albo minimalizować czasu, pracy, wysiłku, jaki musi włożyć w kontakt z nami, nie oznacza, że ten klient będzie zadowolony, czy będzie lojalny, czy będzie chciał nas promować. Dobrze. Na ten moment też zakończyliśmy już pewien etap. Opowiedziałem o badaniu NPS. Przedstawiłem je, jak to wygląda. Czy na ten moment są jakieś pytania z Państwa strony, może do mnie? Dobrze. Widzę, że nie ma pytań, jak na razie. Więc pozwolę sobie przejść do następnej części mojej prezentacji, w której opowiem o korzyściach płynących z badania NPS. Na początek powiem o takich pięciu przewagach NPS nad innymi badaniami. Przede wszystkim szybkość i prostota realizacji. Rozmowa trwa od kilku, zdarza się również sytuacja, że do kilkunastu minut, aczkolwiek nie jest obciążające dla klienta. Kilka minut zawsze jest bardzo fajnym i sprawnym rozwiązaniem, kilkanaście minut to już jest jego poświęcony czas i szczerze mówiąc, jeżeli klienci i respondenci naprawdę rozgadają się, oni nie czują tego, że rozmawiają przez 15 minut. Czasem na początku mówią, nie, panie, nie mam czasu, ale później coś im się przypomni, chcą, mają potrzebę opowiedzieć o czymś, chcą, żeby to dotarło w końcu do firmy i naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby poświęcili trochę dłużej czasu. Troszkę więcej czasu, przepraszam. Czytelny i syntetyczny wskaźnik. Wskaźnik w postaci liczby jest czytelny i łatwy do zrozumienia, prawda, dla każdego. I tak jak powiedziałem, nie ma jakiejś skomplikowanej formy interpretacji go. To, co już też wspominałem, budowanie relacji, interesowanie się klientem. To jest coś, co klienci doceniają. Nawet jeżeli są detraktorami, a my do nich zadzwonimy, powiemy, że skontaktujemy się właśnie w sprawie tej firmy, chcieliśmy porozmawiać, dowiedzieć się, co tak naprawdę się źle dzieje. Spotykam się z licznymi ludźmi, którzy mówią, że panie, to bez sensu, ja wam tylko wynik pogorszę. A ja mówię, właśnie to chodzi, to ma sens. Nam nie chodzi o to, żeby budować sztucznie zakłamanego wyniku, tylko chcemy poprawić pani relacje z firmą, a także chcemy poprawić w ogóle zachowania firmy wobec klientów. Nasze badanie ma na celu przynieść nowe, lepsze rozwiązania. Idąc dalej, inspiracje do doskonalenia. Czyli to, co po części mówiłem już przed chwilą. My poprzez te badania przynosimy właśnie nowe rzeczy, przepraszam, nowe rzeczy, nowe pomysły, które wchodzą w życie, które poprawiają standard obsługi klienta, poprawiają współpracę między klientem, a także firmą. Co więcej, ewaluacja podejmowanych usprawnień, czyli regularne sprawdzanie NPS pozwala weryfikować efekty inicjatyw podejmowanych przez nas. Czyli oprócz tego, że klienci nam mówią, że przydałoby się to i to i to, my to wprowadzamy, to później możemy też sprawdzić, jak oni odbierają te zmiany wprowadzone przez nas. Aczkolwiek oprócz lojalności, o której tutaj mówimy, jeśli chodzi o NPS, mierzymy też rekomendacje, prawda? Jest to rodzaj polecenia. I tutaj fajną rzeczą jest to, że to właśnie rekomendacja, jak wykazują badania, jest jednym z źródeł generowania zysków na przestrzeni lat. Co moim zdaniem powinno być bardzo interesujące dla wszystkich firm starających się pozostać jak najdłużej na rynku. A co oprócz tego niesie ze sobą to polecenie, skłonność polecenia? Tak zwany właśnie marketing szeptany, prawda? Tu powiem komuś, tam rozmawiamy, a słuchaj, ja ostatnio korzystałem z usług takiej firmy. To też jest rodzaj od razu promocji dla nas. Jak wykazują badania, 92% klientów preferuje polecenie właśnie od rodziny i znajomych bardziej niż inne formy reklam. Oprócz korzyści z tego marketingu szeptanego, czy z rekomendacji dla firm, które są przez długi czas na rynku, jak tutaj pokazywał poprzedni wykres, też mamy
taką zaletę dla firm na rynkach rozwijających się dopiero, ze względu na to, że to właśnie ten word of mouth, marketing szeptany jest jednym z głównych czynników wpływających na to, czy dany produkt jest brany pod uwagę na każdym etapie podróży decyzji konsumenckich. Jak dostrzegamy, w przypadku rynków rozwijających się zawsze jest on na pierwszym miejscu i ma duży, duży wpływ. Co więcej, jeśli chodzi o takie korzyści płynące z badania NPS? Mianowicie skorelowanie NPS, wyniku NPS z miarą wzrostu organiczną firmy. Czyli tu muszę podkreślić też, że nie jest to tak samo w każdej branży, każda branża cechuje się innymi, powiedzmy, zależnościami. Ze względu na to NPS wyjaśnia około od 20 do 60% zmienności wskaźników wzrostu organicznego. Co więcej, liderzy NPS w swojej branży średnio dwukrotnie przekraczają swoich konkurentów. Dobrze, na ten moment też mamy zakończony już pewien etap za sobą, więc chciałem zapytać, czy pojawiają się jakieś większe pytania do mnie? Nie ma pytań, więc myślę, że możemy też kontynuować. Powiem teraz taki case study, przygotowałem trzy takie case study odnośnie tego, jak to wygląda w rzeczywistości, z czym się spotykamy i z czym, powiedzmy, mierzymy się jako firma, jako badacze, jako konsultanci i doradcy. Zgłosiła się do nas duża firma, dystrybutor klimatyzacji i urządzeń powietrznych, przepraszam. I tutaj, dlaczego się do nas zgłosili? Dostali sygnały o tym, że nie jest niewłaściwa obsługa klienta, że coś tam szwankuje, że ogólnie muszę też podkreślić to, że firma ma się za Mercedesa wśród właśnie klimatyzacji, w związku z czym ta obsługa klienta była nieadekwatna w stosunku do produktu, jaki ta firma oferuje. Co tutaj postanowiono w związku z tym? Na początku prowadziliśmy badanie NPS relacyjne, o czym nie wspominałem wcześniej, ponieważ NPS możemy podzielić też na takie dwa rodzaje NPS-a, czyli NPS relacyjny i NPS transakcyjny. Relacyjny jest to wybadanie emocji, takie wstępne wybadanie emocji, co wiąże klientów z daną marką, jakie są ich emocje i odczucia dotyczące danej marki, czy też danego produktu. Następnie, ze względu na to, że tutaj było troszkę nieścisłości w tej firmie, zaproponowaliśmy im inną usługę inną naszą usługę, jaką jest mapowanie podróży klienta. Polega to na wyznaczaniu punktów styku, czyli punktów, gdzie klient ma kontakt z firmą i w tych punktach staramy się zaobserwować, co tam się dzieje, jak to przebiega, jak można usprawnić ten proces, jak można go polepszyć. Nie jest to prezentacja, nie jest to webinar na temat Customer Journey Map, aczkolwiek po więcej informacji dotyczących samej usługi Customer Journey Map, czyli mapowania podróży klienta, zapraszam na naszą stronę internetową cmpauza.proptima.pl. Mamy tam dużo wiedzy, zakładka wiedza, w której można znaleźć dużo informacji dotyczących właśnie CODM, a oprócz tego bezpośrednio opisane te metody. Natomiast po już tym mapowaniu podróży, to nam pomogło właśnie, tak jak mówiłem, wyznaczyć takie punkty styku, w których potrzebne były konkretne działania. Przeprowadzaliśmy dla nich NPS transakcyjny i on polega na weryfikacji właśnie tych działań, czyli tuż po wprowadzeniu tych działań, oczywiście nie od razu, ale o odpowiednim odstępie czasu, kontaktowaliśmy się z klientami, staraliśmy się ich wypytać, czy dostrzegają zmiany, czy w ogóle dostrzegli jakieś zmiany, jeżeli tak, to jakie, jak je odbierają i co według nich ewentualnie dobrze lub źle funkcjonuje. Jakie są tego rezultaty? Proszę Państwa, naprawdę, naprawdę spore. Po pierwsze, wzrost odpowiedzialności i zaangażowania pracowników firmy. Jeżeli zaczynamy coś badać, coś weryfikować, to automatycznie wszyscy pracownicy naprawdę zaczynają się też bardzo starać, bardziej starać. Ponadto
Przeprowadziliśmy też warsztaty strategiczne zarządzania i budowania CX-CM dla zarządu, bardzo przydatne. No i zwiększyliśmy też kontrolę nad tym, co się dzieje w firmie. A także zwiększył się delikatnie wskaźnik NPS, bo muszę przyznać, że mimo wszystko był widoczny. Zwiększył się on na początku nie tak znacznie, aczkolwiek już jesteśmy naprawdę po kilkunastu badaniach dla tej firmy. Wypracowaliśmy wysoki wskaźnik NPS. Są oni liderem wśród swojej branży, jeśli chodzi o ten NPS, a także pomagamy im utrzymać ten NPS na wysokim poziomie. Jak przebiegała ta cała sytuacja, tak jak tutaj powiedziałem, NPS relacyjny, Customer Journey Map, NPS transakcyjny, czyli sprawdzamy, jakie są nastroje, jakie są emocje względem firmy, mapujemy podróż klienta, wyznaczamy punkty styku na po punktach styku tutaj proponujemy jakieś działania i następnie weryfikujemy działania, które żeśmy przeprowadzili. Inną firmą, jaką się do nas zgłosiłam, była firma właśnie z branży wind i dźwigów w Polsce. Oni zgłosili się do nas ze względu na to, że potrzebowali szkoleń menedżerskich. Coś tam, powiedzmy, było nie tak z kadrą menedżerską i stwierdzono, że okej, szkolenia menedżerskie są bardzo przydatne, więc zróbmy te szkolenia. Może menedżerowie sobie będą lepiej dzięki temu radzić. Aczkolwiek okazało się, że jest to za mało. Coś tam dalej szwankowało, coś nie funkcjonowało tak, jak powinno. Zaproponowaliśmy, że przyjrzymy się temu sprawie dokładnie. Na początku dla tej firmy przeprowadzaliśmy właśnie też badanie NPS relacyjne. Staraliśmy się wybadać relacje. Była to duża firma z dużą bazą. Przebadaliśmy około 300, ponad 350 osób. I naprawdę nastroje tych ludzi były od skrajnie pozytywnych do skrajnie negatywnych. Aczkolwiek ze wszystkimi naprawdę dobrze się rozmawiało. Dzięki czemu dowiedzieliśmy się, co nie działa, wyznaczyliśmy szereg obszarów, które według nas źle funkcjonują. Jak się też później okazało, firmie przydało się troszkę więcej niż NPS, dlatego wyszliśmy z naszą autorską metodą, jaką jest badanie spójności. Badanie spójności pozwala nam wejść do firmy od środka, przebadać ją, a także zobaczyć i wyznaczyć takie też punkty styku, ale organizacji, czyli co źle funkcjonuje w organizacji, dlaczego, jak. Staramy się to uzasadnić. I NPS jest właśnie jedną z metod, która pomaga nam przy badaniu spójności. Dodatkowo właśnie w ramach badania spójności przeprowadziliśmy serię kilkunastu wywiadów IDI. Były to też, czyli są to wywiady pogłębione, aczkolwiek one też były prowadzone przez właśnie system słuchawkowy, jednakże one mają już inny scenariusz. Do nich dobraliśmy specjalnie wyselekcjonowanych klientów, już z tych, których przebadaliśmy wcześniej NPS-em, żeby zrozumieć bardziej ich problemy, żeby bardziej pogłębić właśnie to, co może być nie tak, ale też z drugiej strony, żeby lepiej zrozumieć, co się podoba klientom i co dobrze funkcjonuje w tej firmie. Następnie przeszliśmy właśnie do Customer Journey Map. No i końcowo mamy tutaj też warsztaty strategiczne z zarządem i praca dotycząca wprowadzenia CEM w całej firmie. Dodatkowo powiem, że mamy teraz przygotowaną serię szkoleń. Nie są to szkolenia menedżerskie. Okazało się, że potrzeba trochę innego rodzaju szkoleń. Potrzeba tam, że jest w tej firmie zbudowania standardu obsługi klienta, co jest bardzo ważne, bo tym też możemy pomóc i wypracować razem z Państwem taki standard. I rezultaty, ponieważ ten projekt trwa cały czas, jesteśmy w trakcie realizacji go, co prawda jesteśmy już przy końcowych etapach, aczkolwiek rezultaty są potężne. Zmienił się nastrój firmy, pracownicy są bardziej zaangażowani, gdzie wcześniej się z tym nie spotykaliśmy. Oprócz tego są bardziej też wyrozumiali w stosunku do siebie. Może wyrozumiali to ze sobą, starają się podchodzić w bardziej taki rozumny sposób do innego działu, gdzie na przykład spotkaliśmy się tam z zjawiskiem z psychologii, każdy gdzieś tam na każdego chciał coś zepchać, a teraz jest tak, okej, my to mogliśmy zrobić inaczej trochę, jest to bardziej widoczne. Nie ma takiej ucieczki od odpowiedzialności i pracownicy są bardziej świadomi tego, jak powinni pracować.
kolejną firmą, która też się do nas zgłosiła, była to już firma zajmująca się wynajmem sprzętu budowlanego. Przepraszam. Była to firma zajmująca się właśnie wynajmem sprzętu budowlanego. No i oni byli akurat najbardziej przyczyną, dla jaką się zgłosili, byli ciekawi aktualnego poziomu NPS. Jest to firma z funduszem akurat zachodnim, to duża korporacja też, w związku z czym mają też taki swój zachodni standard, żeby badać ten NPS. Co z jednej strony cieszy, że jednak w Polsce ten NPS się promuje i że się zaleca to badanie, aczkolwiek też szkoda, że automatycznie sami nie skorzystali z tego wcześniej. Ponadto tutaj też był problem z klientami, przepraszam, z pracownikami ze względu na duże działania konkurencji mające na celu przejąć pracowników, czyli ich podkupić, a także chcieli zweryfikować, w jakim stopniu pracownicy, klienci są przywiązani do ich marki. Co zaproponowaliśmy? Badanie NPS relacyjne. Oczywiście poskutkowało NPS. Powiem Państwu, że na bardzo wysokim poziomie, powyżej 50, są to również liderzy swojej branży. Dzięki temu po pierwszym badaniu oni już zlecili nam serię badań co kwartał. Bardzo, bardzo, bardzo fajna współpraca, bardzo nam się dobrze z nimi współpracuje. Muszę też przyznać, że dostarczają nam świetne bazy pod względem klientów i ta odpowiedzi ze strony klientów są bardzo dobrze, przepraszam, za dużo, bardzo dobrze, są mega pozytywne i też, przepraszam, też mega, mega dużo z nich możemy się dowiedzieć. Rezultat jest tego taki, że sprawdziliśmy ich aktualny NPS, o którym już mówiłem, że jest wysoki. Pomagamy im w utrzymaniu tego NPS-a. Dedykowaliśmy też po części klientów ich firmy. Ze względu na to, że klienci często nie zdają sobie sprawy z dużej ilości możliwości czy funkcji, jakie dana firma dla nich ma, może im zaoferować. I takie badanie NPS też jest taką okazją, żeby doinformować, doedukować pod tym względem klientów. No i tutaj, tak jak też wspomniałem, zaplanowanie już serii badań NPS co kwartał, by kontrolować ten wskaźnik i móc być liderem jeden na rynku. Przyznam się, że ilością pozytywnych komentarzy ze strony respondentów rzadko się spotykam i tam było naprawdę skrajne przypadki, żeby ktoś negatywnie wyrażał się na temat tej firmy, czego życzę każdemu, żeby w ten sposób każda firma działała. Na koniec mam tutaj też do dodania i do pokazania taki nasz NPS, tego jak to wynika w Polsce, gdyż w ostatnim czasie przebadaliśmy naprawdę tysiące respondentów i w ramach tych badań stwierdziliśmy, że postaramy się wyznaczyć taki NPS dla marek, z którymi współpracowaliśmy w Polsce. Wyniósł on 21. Jest to wynik bardzo dobry, aczkolwiek, tak jak mówię, te firmy, z którymi myśmy współpracowali, byli liderami. Oni naprawdę starali się i zabiegali o ten customer experience, starali się o swojego klienta i dbają o niego regularnie i cały czas inwestują w to nie duże pieniądze, a przede wszystkim też swojej chęci, bo to jest ważne, żeby chcieć. A jak to wygląda w skali całej Polski? Myślę, że jest jednak trochę słabiej. Z własnego doświadczenia wiem, jak się nawet idzie do zwykłego sklepu i pani kasjerka coś do ciebie odburkuje, czy mój nie, bo nie i tyle, nie zadawaj mi więcej pytań. Właśnie w takich sytuacjach traci się tych klientów. A też przyznam, że ostatnio ruszyła bardzo mocna kampania z jednej z polskich marek, nie z polskich marek, ale zachodnich marek, aczkolwiek supermarketów będących w Polsce, która ma na celu poprawić to doświadczenie klienta. I byłem ostatnio na sklepie u nich. Przyznam, że jest rewelacja i byłem, o nie miałem. Wchodząc do sklepu, po prostu byłem pod wrażeniem tego, jak pracownicy się tam starają. Można? Oczywiście, że można, tylko trzeba chcieć. Coś więcej jeszcze o nas, czy jak przebiega całościowo badanie. Na początku właśnie staramy się zaproponować badanie, czy też mapowanie podróży klienta, ale takie wstępne as is. Następnie przechodzimy do projektowania, czyli warsztaty strategiczne, edukacja, odpowiednia komunikacja, warsztaty liderów CX. Natomiast na koniec tutaj też Customer Journey Map,
B2B. Czym się różni Customer Journey Map as is i 2B? Na początek projektujemy mapę podróży klienta i to, jak ona wygląda aktualnie, natomiast na koniec staramy się wypracować z klientem, naszym oczywiście klientem, to, jak chcemy, by wyglądała ta podróż klienta i dopiąć do tego, by ta podróż tak wyglądała. Na koniec wdrażanie, czyli właśnie to realizacja tych naszych celów projektowych, a także monitorowanie i doskonalenie Customer Experience Management w danej firmie, a także współpraca i cały czas konsulting z naszymi współpracownikami. Co więcej, mogę się pochwalić, że procesy i kompetencje, strukturę pomagaliśmy doskonalić w tutaj wymienionych firmach. NPS z tych firm badaliśmy dla Daikin, Sales Menago, IT2, Ita Tools, przepraszam, Wysoń, Sente czy Wasco. Proszę Państwa, z mojej strony to by było na tyle. Serdecznie wszystkim dziękuję za uwagę, że byliście Państwo tutaj obecni, za poświęcony Wasz czas. Jeżeli się Wam podobało, to mogę już w tym momencie zdradzić taki nasz sekret, że będziemy, znaczy nie sekret, ale tak mogę zdradzić, że w przyszłym miesiącu bądź za półtorej miesiąca mamy w planach jeszcze jeden webinar, w którym opowiem o naszej autorskiej metodzie, jakim jest badania spójności, o tym, jakie to przynosi rezultaty, co dzięki temu można wyciągnąć z danej firmy co tutaj ewentualnie podciągnąć firmie. Proszę Państwa, w tym momencie dostałem wiadomość, że mam dwa pytania, ale ich nie widzę. Proszę mi dać chwileczkę, postaram się udzielić na nie odpowiedzi. Nie widzę. Proszę mi dać jeszcze dosłownie chwileczkę, staram się tutaj zobaczyć te pytania, bo gdzieś mi to uciekło, nie wiem z jakiego powodu. Jeszcze chwilkę, bo kontaktuję się z organizatorem. Jaka jest optymalna badana, tutaj widzę już pierwsze pytanie, optymalna częstotliwość badania NPS? Tak jak my proponujemy, co kwartał, co pół roku możemy tak badać NPS, nie jest to problemem, śmiało można w ten sposób do tego podchodzić, nawet i co rok. Ważne by... A zakładając, że nadal wdrażane są działania usprawniające, to w tym przypadku, jeżeli są wdrażane te działania, to tu proponujemy właśnie ten NPS transakcyjny, czyli tuż po działaniach sprawdzamy część tych działań, a następnie część. Nie mogę powiedzieć, że byłaby to z góry określona jakaś ilość czasu. Bardziej bym powiedział, że tuż indywidualnie z daną marką, z danym produktem musielibyśmy to przetestować. Nie ma takiej unikalnej odpowiedzi, że trzeba to robić co jakiś czas, w szczególności jeżeli coś jest wdrażane na okrągło, to trzeba to systematycznie kontrolować. Najlepiej wdrożyć część rzeczy, sprawdzić następną część rzeczy i można sprawdzać, aczkolwiek też nie za często, żeby tych naszych respondentów, prawda, nie atakować bardzo dużą ilością badania. I drugie pytanie, z jakim tutaj się mieliśmy, mamy pytanie, czy mieliście Państwo sytuację, że pracownicy firmy, na przykład handlowcy, informowali lub instruowali klientów, jak mają odpowiadać? Proszę Państwa, nie mieliśmy takiej sytuacji, przynajmniej ja się z taką sytuacją nie spotkałem, nikt z respondentów nam o tym nie powiedział. Czytałem na ostatnio taki artykuł, że to są właśnie techniki do zawyżania tego NPS-a, więc w tym przypadku, jeżeli coś takiego by się zdarzyło, jeżeli ktoś by nam powiedział, że handlowiec mówił, jak odpowiadać na pytanie, myślę, że zgłosilibyśmy się z tym bezpośrednio do firmy, z którą współpracujemy. Ale to nie miałoby na celu obciążyć tego handlowca, tylko wytłumaczyć, że takie działania nie są dobre. Oczywiście też są, czasem te NPS, ta skala NPS nie jest jasna dla klienta,
Więc należy mu wytłumaczyć, o co chodzi. Na przykład możemy mu powiedzieć, że jeżeli państwo są niezadowoleni, to proponujemy dać jedną z ocen od 0 do 6. W tym przypadku, żeby państwo też wystopniowali swoje niezadowolenie. Jeżeli są państwo mega niezadowoleni, nie chcą mieć państwo z nami nic wspólnego, no to automatycznie dajemy, prawda, 0. Jeżeli gdzieś tam były jakieś niefortunne sytuacje, ale ogólnie produkt jest fajny, no to można dać 6, prawda? Tak pan dalej będzie detraktorem. Z kolei jeśli chodzi o pytania, jeżeli chodzi o 7-8, no to jeżeli państwo, jest państwo dobrze z naszym produktem, z naszą firmą, no to jesteście państwo tacy neutralni, a nie widzicie, że jest coś lepszego, no to jesteście państwo tacy neutralni. Z kolei tu już 9-10, no to jesteście państwo naprawdę bardzo zadowoleni, spełniamy państwa oczekiwania. Jest ten efekt wow, czujemy tą więź emocjonalną. Tak bym na to opowiedział, że można wytłumaczyć tą skalę, aczkolwiek mówić, jak odpowiadać, jest to po prostu fałszowanie. W tym przypadku też taka odpowiedź myślę, że nie byłaby brana pod uwagę, albo było wytłumaczone respondentowi, by odpowiadał w jak najbardziej szczery sposób. Dodatkowe pytania można też ewentualnie przesyłać nam mailowo. Więc tak, na ten moment widzę, że już więcej pytań nie ma. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. A mogę Państwa też zaprosić do tego, że w najbliższej przyszłości będzie na naszej stronie opublikowany artykuł mojego autorstwa, w którym opisuję i dokładnie opowiadam, jak radzić sobie z jakimiś tam nieścisłościami czy rzeczami, które NPS jakoś tam dobrze nie sprawdza. To jest w pewnym stopniu mitem, bo NPS naprawdę, naprawdę jest uniwersalnym narzędziem. Jak na ten moment myślę, że jest to jedno z najlepszych narzędzi do mierzenia takiej faktycznie lojalności. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Życzę wszystkim udanego dnia. Pozdrawiam i do usłyszenia.